Cześć, witam się na kanale Student i Czarodziej. I dzisiaj pokażę Ci coś wyjątkowego. Z pewnego punktu widzenia będzie trochę wytrzymałości materiałów, ale zahaczających o realny świat. Mniej może obliczeń, a więcej takiego rzeczywistego, możliwego dotknięcia świata mechaniki. To znaczy, na przykład mamy taką sobie konstrukcję, jest jakiś tam żuraw, gdzieś sobie tam stoi i ten oto żuraw, wiesz lub nie wiesz, no pewnie wiesz, że tego typu konstrukcje budowane są zwykle z różnych profili stalowych. Może pokażę jedno takie fajne zdjęcie, które. O, na przykład tu widać. Jakaś tam konstrukcja. Kilka profili zamkniętych jest skręconych śrubami, zaspawanych. I teraz można by sobie zadać pytanie, dlaczego to są profile? Czyli załóżmy tego typu elementy, czyli puste w środku, coś w rodzaju kwadratowej, prostokątnej rury. A nie na przykład pręty. Przecież można powiedzieć, że pręt jest łatwiej zrobić niż taki profil. Można by dużo mówić, jak się taki profil wykonuje. No i właśnie, to dlaczego tak jest? No, tu jest pewien kompromis pomiędzy wytrzymałością a masą, bo taki żuraw nie może ważyć więcej, znaczy waży więcej niż to, co podnosi, ale nie może być przesadnie ciężki, bo cała jego konstrukcja będzie obciążać samą siebie. I proponuję Ci takie dzisiaj porównanie ciekawe. Taki przykład, że wmurowywujemy sobie, chyba dobrze powiedziałem, belkę w ścianę. Niby zwykłe zadanko z wytrzymałości, ale nie do końca. Wmurowywujemy sobie belkę w ścianę i na końcu sobie obciążamy jakąś siłą. Można powiedzieć, że to jest zwykłe zadanko z wytrzymałki. No oczywiście, że jest zwykłe. Jak najbardziej zwykłe. Długość tej belki jest na przykład L. Ta siła jest P. No i można sobie tu narysować, że nawet wykres momentu gnącego. Każdy wie, że on będzie wyglądał w ten sposób. Że czym bliżej do ściany, ten moment gnący będzie większy, tak? Czyli będzie P razy L na przykład. No i dobrze, i teraz się zastanowić trzeba nad jedną rzeczą. Dlaczego? Co to daje, że stosujemy profile zamknięte, a nie pręty? Przypomnijmy sobie coś takiego, że naprężenia zginające, to jest nic innego jak moment gnący przez wskaźnik przekroju. Jeżeli masz na przykład profil zamknięty, a z drugiej strony masz pręt. A, żeby było śmieszniej, ten pręt jest troszkę mniejsza długość boku niż ten profil. I wymiary tego profila. Tutaj jest profil 40 na 40 na 2. Czyli 40 długość boku, 2 grubość ścianki, tak? No i teraz się zaczyna dopiero coś ciekawego. Zapiszmy sobie, żeby potem nie zapomnieć. 40 na 40 na 2.
A pręcz ma wymiar, zdaje się, że 23 na 23, ale dlaczego taki dałem? 24 na 24. Dlatego, że masa tego pręta wynosi 4,5 kg na metr. 4,5 kg na metr. A masa tego profilu jest dokładnie 2,3 kg na metr. Czyli tak naprawdę to jest dwa razy lżejszy. On jest dwa razy lżejszy, tak, 2,3 kg na metr. No i znowu wracamy do wzorka na wzorku na prężenia zginające. Zawsze mam zwyczaj brania w ramkę takich wzorów, potem one się mogą przydać. Ale tu oczywiście jest jeszcze bardzo ważna sprawa, że to jest pręt, który jest jakby, o, jest pełny, a to jest profil zamknięty. I teraz, jeżeli zakupiłeś Alibrę, przerobiłeś wszystkie samouczki i wydaje ci się, że już potrafisz modelować, to super trafiłeś, bo mam dla ciebie zarąbisty kurs, który wyjaśni ci pewne kruczki, gdzie możesz to robić lepiej, gdzie możesz bardziej świadomie modelować. Wbijaj w poniższy link i zapoznaj się z ofertą. Zaawansowane metody modelowania 3D w Alibrze. To coś dla ciebie. Ciekawa sprawa. Wskaźnik wytrzymałości przekroju tego pręta, przepraszam, profila, on jest dokładnie równy 3,47 cm do trzeciej. Ja to może przeliczę na jakieś jednostki normalne. Czyli tutaj jest W, 3,47 centymetra do trzeciej, czyli można sobie to przeliczyć na milimetry, to będzie 3470 milimetra do trzeciej. I to jest dla profila. A teraz zobaczmy sobie, jaki jest wskaźnik wytrzymałości na zginanie takiego pręta. Moment bezwładności przekroju takiego pręta to jest równe B razy H do trzeciej przez 12, a wskaźnik wytrzymałości na zginanie to jest B razy H kwadrat przez 6. A w przypadku, jeżeli to jest kwadrat, no to można sobie wziąć, że to jest B. A, już nie będę cudował, bo ja się zepsuję. Tak dobrze mi idzie. Czyli policzmy sobie. 24 razy 24 kwadrat przez 6. I to będzie w milimetrach. W milimetrach do trzeciej oczywiście. 24 kwadrat razy 24 to się równa i podzielić przez 6. I to jest 2304. Aż nie dowierzę, ale to prawda. Jeszcze raz to sprawdzę, bo nie wierzę wręcz. E, 24 do trzeciej podzielić przez 6. Tak. I teraz co jest ciekawe, to jest dla pręta. Zobacz ciekawą rzecz. Pręt waży dwa razy więcej, czyli jego masa jest dwa razy większa. Muszę to zaznaczyć tak, że to jest dwa razy większe od tego. A jego wytrzymałość, wskaźnik wytrzymałości na zginanie, się okazuje, że jest mniejszy i to znacznie, bo tu jest 2300, a tu 3500. Zobacz, jaka to jest dysproporcja. Jaka to jest dysproporcja? Jak to można śmiesznie jedno z drugim porównać? Tu jest 2300, tu jest 3,5 prawie, a masa jest dwa razy mniejsza. I dlaczego tak jest? No bo
jak nawet zobaczysz sobie na, no w tym przypadku, bo z kolei dla moment bezwładności dla kwadratu, wyciętego z kwadratu będzie trochę inny niż ten, ale już nie będziemy teraz w to wchodzić, ale chodzi o to, że jeżeli masz wzór na wskaźnik wytrzymałości na zginanie, to w kwadracie występuje ta wielkość, która świadczy o tym, jak daleko jest przekrój od osi. Czyli najbardziej istotna jest ta odległość. Czyli czym więcej przekroju jest daleko od osi, to ten przekrój daje wytrzymałość. A właśnie w profilu zamkniętym dużo przekroju jest daleko od osi, bo tu jest oś. Na osi nie ma w ogóle nic, bo jest pusto. I dopiero w pewnej dużej odległości od tego jest jakiś przekrój. Daleko, no bo 20 mm od 20 mm, 18 mm zaczyna się cokolwiek, a tu już jest od samego początku, więc widać, że istotna jest właśnie ta odległość od osi. Czyli czym wyższy będzie ten przekrój, no intuicyjnie to już czujemy. Czym wyższy będzie ten przekrój, to ten przekrój będzie bardziej wytrzymały. Czyli mówiąc krótko, można zaoszczędzić dwukrotnie na masie, uzyskując jeszcze większą wytrzymałość. Dlatego też te konstrukcje są budowane nie z prętów, tylko właśnie z tego typu profili kątowników, celowników, profili zamkniętych. Bardzo często z profili zamkniętych i to daje wytrzymałość przy niewielkiej masie. Jeżeli temat Cię zainteresował, zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą kursów wideo, które zamieściłem na platformie Eduj. Pod spodem w opisie wrzucę link. Jeżeli będzie zainteresowany, to zapraszam. Jest to wiedza skondensowana i uważam, że jeżeli chcesz nauczyć się czegoś łatwo i szybko, to jest dla Ciebie rozwiązanie. Na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten temat i do następnego razu.